Matka dzieci Holokaustu. Działalność Ireny Sendlerowej w czasie zagłady. Szczególną rolę w akcji polskiej pomocy dla prześladowanych i mordowanych Żydów odegrała Irena Sendlerowa, pseudonim Jolanta. Urodzona w Warszawie w 1910 roku, wychowała się w domu lewicowej inteligencji polskiej. Z domu rodzinnego, jak wspominała po latach, wyniosła szacunek dla ludzkiego życia i wrażliwość na cudze nieszczęście, niedole i ból. Irena już przed wojną znała środowisko Żydów, ich obyczaje, troski i zmartwienia dnia codziennego. Dzieliła z nimi ich radości. Jako studentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim w latach 30. XX wieku wielokrotnie protestowała przeciwko przejawom antysemityzmu na uczelni. Pracowała w kuchni, wydawała obiady sierotom, starcom i biedocie. Zajmowała się też udzieleniem pomocy finansowej i rzeczowej poszkodowanym w pierwszych miesiącach wojny. Od samego początku okupacji niemieckiej w kręgu podopiecznych Ireny Sendlerowej i jej współpracownic znajdowali się Żydzi. Wystawiano im fałszywe dokumenty, udzielano wsparcia finansowego, uciekającym z getta szukano bezpiecznych miejsc do ukrycia. Do jesieni 1940 roku pod opieką Ireny Sendlerowej i jej współpracowników znajdowało się już około 3000 Żydów z warszawskiego getta. Kiedy getto zostało odcięte od miasta, w listopadzie 1940 roku wejście do niego stało się znacznie trudniejsze niż wcześniej. Dzięki pomysłowości i determinacji w niesieniu pomocy warszawskim Żydom udało się Sendlerowej i jej współpracownicy Irenie Schulz uzyskać przepustkę do getta. Obie kobiety jako członkowie ekipy sanitarnej zarządu miasta Warszawa mogły wchodzić do getta i swobodnie się w nim poruszać. Tam nawiązały współpracę z Ewą Rechtman, która zorganizowała grupę kobiet działających na terenie getta w charytatywnej organizacji żydowskiej CENTOS. Dzięki odnowieniu i nawiązaniu nowych kontaktów Irena Sendlerowa wraz ze współpracownikami nosiła do getta żywność, ubrania, lekarstwa i pieniądze. Ich fałszywe nazwiska wpisywano na listy poświadczane przez wtajemniczonych administratorów i dozorców domów i na tej podstawie pozyskiwano dla nich pomoc materialną z Wydziału Opieki Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy. Warunki, jakie tu panowały, czyli głód, choroby i dotkliwe poczucie osamotnienia, powodowały wysoką śmiertelność. Kiedy Niemcy wprowadzili bezwzględny zakaz opuszczania getta przez Żydów pod karą śmierci, Irena Sendlerowa ze swymi współpracownikami postanowiła przyspieszyć pomoc dla getta. Możliwości pomocy radykalnie się pogorszyły, gdy Niemcy przystąpili do likwidacji getta. 22 lipca 1942 roku rozpoczęto tak zwaną Wielką Akcję, polegającą na masowym wywożeniu Żydów do obozu zagłady w Treblince. Oddziały niemieckie wraz z formacjami pomocniczymi Ukraińców, Łotrzy i Litwinów systematycznie dom po domu, ulica po ulicy wygarniali Żydów i pędziły na Umschlagplatz. Z tego miejsca trzy razy dziennie w bydlęcych wagonach warszawscy Żydzi wywożeni byli po śmierć w komorach gazowych Treblinki. W tych warunkach troską Ireny Sendlerowej nie była już pomoc materialna czy finansowa, ale ratowanie życia jak największej liczby dzieci żydowskich. Po latach Irena Sendlerowa będzie wspominała: w 1942 roku, kiedy zaczęły się masowe wysiedlenia, kiedy stało się jasne, że ci wszyscy mieszkańcy getta są skazani na zagładę, wyłoniły się nowe zadania. Wyprowadzić jak najwięcej Żydów, a przede wszystkim dzieci żydowskie poza mury getta. Wykorzystując swoje wcześniejsze kontakty z polskim podziemiem, Irena Sendlerowa zorganizowała ludzi dobrej woli i poprowadziła akcję ratowania dzieci żydowskich z likwidowanego getta. Nasza akcja pomocy Żydom zrodziła się samorzutnie, już w pierwszych dniach okupacji. Irena Sendlerowa wraz z Ireną Schulz, korzystając z legitymacji stacji sanitarno-epidemiologicznej, mogły wchodzić do getta i swobodnie się po nim poruszać. Często wchodziły tam kilka razy dziennie, za każdym razem po przekroczeniu bramy zakładając na lewe przedramię opaskę z gwiazdą Dawida. Jak później będzie wspominała, pragnęła w ten sposób wyrazić solidarność z bestialsko maltretowanymi i poniżanymi ludźmi. W czasie jednej z takich misji do getta Irena Sendlerowa była świadkiem marszu Janusza Korczaka wraz z dziećmi na Umschlagplatz. Było to 5 sierpnia 1942 roku. Naoczny świadek marszu Korczaka tak go opisał. Na czele pochodu szedł Korczak. Nie, tego obrazu nigdy nie zapomnę. To nie był marsz do wagonów. To był zorganizowany niemy protest przeciwko bandytyzmowi. W przeciwieństwie do zatłoczonej masy, która szła jak bydło, rozpoczął się marsz, jakiego nigdy dotąd nie było. W listopadzie 1942 roku działalnością Ireny Sendlerowej zainteresowała się powstała we wrześniu nowa komórka polskiej konspiracji.
Pierwsze rozmowy z Julianem Grobelnym doprowadziły do włączenia grupy Ireny Sendlerowej do powstałej 4 grudnia Rady Pomocy Żydom Żegota. Irena objęła w Żegocie referat dziecięcy. Teraz jej działalność przybrała bardziej sformalizowany charakter. Korzystając z możliwości poruszania się po getcie, wyprowadzała dzieci żydowskie i przekazywała je do wcześniej umówionych punktów kontaktowych. Irena Sendlerowa często była świadkiem dramatycznych rozstań matek i ojców z ich dziećmi. Odbierając od rodziców dziecko, zapisywała jego żydowskie imię i nazwisko. W ten sposób powstała słynna lista Sendlerowej, na której znalazło się 2500 nazwisk dzieci żydowskich. Już po wojnie Irena Sendlerowa przekazała listę Adolfowi Bermanowi, który w latach 1947-1949 był przewodniczącym Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. Dzieci pani Ireny rozsiane są po całym świecie. Prawie wszystkie założyły rodziny. Mają własne dzieci i wnuki. Irena Sendlerowa została uhonorowana w 1965 roku przez Izraelski Instytut medalem i dyplomem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Odznaczenie to jest przyznawane osobom, które bezinteresownie niosły pomoc ludności żydowskiej w latach II wojny światowej. W Polsce osoba Ireny Sendlerowej i jej czyny przez wiele lat powojennych nie były znane. W lipcu 2003 roku Irena Sendlerowa została laureatką Nagrody imienia Jana Karskiego za męstwo i odwagę, a w listopadzie tegoż roku otrzymała z rąk prezydenta Rzeczpospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego Order Orła Białego. W tym samym roku Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu zgłosiło jej kandydaturę do Pokojowej Nagrody Nobla. Irena Sendlerowa zmarła w wieku 98 lat, 12 maja 2008 roku w Warszawie.